Moi drodzy, warunki są odpowiednie, dlatego że jest już dosyć późno. Piętro niżej grają jakieś rosyjskie disco, czyli w ogóle jest dobry klimat. Mówiąc krótko, nadejszła wiekopomna chwila, żeby nagrać kolejnego nocnego vloga, bo już dawno nie było. Czyli taki trochę poważniejszy temat z dobrej nocnej miejscówki. Jak zawsze, szybka czołówka, a potem gadanko. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu vlogowym z tej edycji nocnej, czyli tak jak już wspomniałem, z trochę poważniejszych tematów. Kochani, dzisiaj ważny temat. Temat, który mi się zrodził ostatnio z pewnego spotkania. Byłem kilka dni temu na kolacji z przyjaciółmi. Było nas parę osób. Gadaliśmy jak to z przyjaciółmi podczas jedzenia o bardzo wielu sprawach, o mądrzejszych, mniej mądrych, było dużo głupot, śmialiśmy się bardzo, było super jak to z przyjaciółmi. Ale nagle pojawił się jeden, myślę, dosyć ważny temat. Jedna z osób, które tam były, nieważne może o kogo chodzi, opowiedziała pewną historię, w sensie pewne zdarzenie, które jej się wydarzyło całkiem niedawno, które ją tak bardzo mocno zmierziło. Mianowicie, była na weselu, na ślubie i na weselu potem jakichś tam swoich przyjaciół i w trakcie tego wesela, oczywiście, jak to na polskich weselach, był ten tak zwany obrzęd, chociaż trudno nazwać to obrzędem, tylko zwyczaj, oczepin, różnie to mówią. Czyli takie te dziwne, ja uważam, że większość z nich to jest naprawdę żenująca sprawa, dziwne zabawy weselne, które bardzo często, myślę, wprowadzają ludzi w pewne skrępowanie. Mało tego. Część z tych zabaw, mam wrażenie, jest skierowana, i podobnie właśnie mówiła ta osoba, nie tyle do samych państwa młodych, to nie jest na ich cześć, tylko bardziej do wszystkich tych, którzy nie są jeszcze w związkach małżeńskich, żeby jakoś ich tak, nie wiem, zmobilizować i tak dalej. No i w pewnym momencie, kiedy zaczęły się te zabawy oczepinowe, ta moja przyjaciółka została wezwana, i to jeszcze przez księdza, który wcześniej tego ślubu udzielał, do tego, żeby wzięła udział w tej zabawie. Ona tych zabaw po prostu nie cierpi do żywego. Absolutnie po prostu to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie sobie wyobraża, że mogłaby brać w nich udział. Więc stała gdzieś tam w ogóle z boku, żeby przypadkiem nie zostać wciągniętą do tego wszystkiego. I oczywiście, jak to często bywa w takich sytuacjach, tenże ksiądz zaczął ją wywoływać w ogóle po imieniu. Więc oczywiście wszyscy goście weselni natychmiast na nią i że dlaczego ona nie chce brać udziału w tych zabawach i tak dalej. Sytuacja stała się w ogóle dosyć mocno niekomfortowa, dlatego że ona się w pewnym momencie, ta osoba, mocno zdenerwowała i w ogóle bardzo ostro, bardzo nieprzyjemnie powiedziała do tego księdza, że sobie nie życzy jakby brać udziału w tej zabawie. Mogłoby się wydawać z takiej trochę jakby żadnej sytuacji, nagle zrobił się jakiś problem. Ale o co chodziło? Zaczęła mi mówić ta moja przyjaciółka, że bardzo ją denerwuje i bardzo czuje się tak jakby no, po prostu źle potraktowana przez ludzi, którzy prawdopodobnie z troski, prawdopodobnie też z jakiejś takiej, nie wiem, no, z jakiejś uwagi, z jakiegoś chęci, nie wiem, zauważenia kogoś, mówią zdania typu: ty masz już ponad 30 lat, jesteś taka piękna, a ciągle jesteś sama, ciągle nie jesteś w małżeństwie, to musi być bardzo smutne, musi ci być bardzo ciężko. I zaczęliśmy gadać właśnie o takich sytuacjach, gdzie przyjęły się takie pewne konwenanse, tak, że w pewnych rzeczach należy brać udział, na przykład jak te zabawy, że w pewnym wieku powinno się być już, nie wiem, właśnie w małżeństwie, że na przykład w małżeństwie, kiedy się jest, to w pewnym czasie powinno się mieć dzieci i tak dalej, i tak dalej. I ludzie mówią takie zdania bardzo często, które mogą kogoś strasznie ranić. I tak sobie pomyślałem, że mogą ranić z dwóch powodów. Akurat ta moja przyjaciółka mówiła, że ją to denerwuje z jednego powodu. Z tego powodu, że ona jest bardzo szczęśliwa. Ona jest sama, tak, jest po 30, jest bardzo piękna, jest sama, ale nie czuje się nieszczęśliwa z tego powodu. Jest jej naprawdę na ten moment bardzo dobrze. Jak przypuszczam, jak ją znam,
nie wyklucza możliwości bycia w związku. Ale to nie jest tak, że jest nieszczęśliwa. Kiedy takie zdania słyszy, ty jesteś taka piękna już po 30, ale jesteś sama, to musi być bardzo trudne, to ma ochotę po prostu przywalić komuś takiemu. Więc jakby to jest jeden wariant takiego mówienia, które bardzo wkurza, bo ty jesteś zupełnie w innym stanie, jak ktoś ci próbuje wmówić, że no właśnie, że twój stan jest inny. Może być też inaczej, że ktoś rzeczywiście czuje się źle i czuje się smutno i czuje się po prostu bardzo niekomfortowo w tej sytuacji, na przykład, że jest sam po 30, ale takie mówienie w niczym nie pomaga, tylko tak naprawdę dotyka jeszcze bardziej tego kogoś. Kochani, takich sytuacji oczywiście jest bardzo dużo różnych. Na przykład ja jako ksiądz, pamiętam, jako kleryk, jak wstąpiłem do zakonu, do seminarium wcześniej, to słyszałem często takie zdania od różnych ludzi, takie niby trochę żartem, ale niektóre nie były żartem. Takie zdania, to co, nie wyszło z dziewczynami, tak? I dlatego trzeba było wstąpić, nie? Jakby w ogóle, halo, no nie dlatego. Albo kiedy na przykład ktoś mnie spotyka teraz, już kiedy jestem już tak, już kilkadziesiąt lat w tej drodze jakby życiowej, to też takie zdania słyszę, że no ta samotność musi być bardzo ciężka. I uwaga, to nie znaczy, że na przykład czasami ona nie jest taka, ale ja nie chcę, żeby ktoś patrzył na mnie w taki sposób. Albo na przykład przez inne jeszcze sytuacje. Nie mamy małżeństwa na przykład, że są małżeństwem tam już, nie wiem, parę ładnych lat i słyszą takie zdania, nie macie jeszcze dzieci, tak, no to musi być trudne. A skąd wiesz, jaki jest powód? Powód może być taki, że to jeszcze nie jest ten czas, albo powód może być taki, że nie mogą. Naprawdę się starają, bardzo by chcieli, ale nie mogą i teraz słyszą takie zdania, które naprawdę ranią. A już w ogóle klasykiem oczywiście takich sytuacji, to myślę, że bardzo szczególnie wiele pań to zna, chociaż nie tylko, panowie też czasem słyszą, kiedy się jedzie do rodziny, tak, na przykład jest wesele albo urodziny, babcia, dziadkowie, wujkowie i tak dalej, co nie? I przyjeżdżasz ty, która masz, nie wiem, tam na przykład 23-25 lat i słyszysz tam od babci, że a kawalera to sobie już znalazłaś, czy nie? A kiedy przyjedziesz z jakimś kawalerem? Kochani, takie rzeczy, kto tu krzyczy? Takie rzeczy potrafią być strasznie bolące, strasznie wkurzające. I dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to taka, że należy porzucić takie te wszystkie unormowane, stereotypowe, wiecie, o co mi chodzi, tak? O stereotypy. Takie przyjęte z góry jakby założenia, że właśnie w jakimś wieku, w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji powinno być tak albo tak. Kochani, takiego gadania, ja to podałem tylko kilka przykładów, ale jest strasznie dużo. Trzeba to porzucić. Kochani, nie ma czegoś takiego jak wiek małżeński, nie ma czegoś takiego jak wiek rodzicielski, nie ma czegoś takiego jak wybór ścieżki życiowej dlatego, bo mi inne nie wyszły. I że takie coś oczywiście się może zdarzyć, jasna sprawa, ale nie wolno z tego robić pewnego zdania, którym nawet jakiejś tam troski i czułości, nawet, nie wiem, chęci jakiejś pomocy kogoś atakujemy. Kochani, bardzo was proszę, pomyślcie, czy nie używacie gdzieś, względem jakichś różnych ludzi, na przykład waszych bliskich, tego typu zdań, tego typu jakby mówienia. To może być bardzo irytujące, bardzo wkurzające, mało tego, to może kogoś ranić. I kochani, to chodzi o naprawdę, takich sytuacji jest mnóstwo. Ja mógłbym teraz wymyślać i podawać wam mnóstwo przykładów, tak? Kiedy masz swoje dziecko, nie wiem, w szkole średniej i to dziecko, nie wiem, nie wie jeszcze, na jakie ma pójść studia, tak? I powiedzmy, jest tam na rok przed maturą, czy tam nawet, powiedzmy, na może przed miesiąc przed maturą i ono nie wie. I ty mu cały czas mu powtarzasz, no że jak to tak jeszcze nie wiesz? I uwaga, kochani, to nie znaczy, że o tych tematach nie wolno z kimś rozmawiać. Ale właśnie, co innego jest rozmawiać, a co innego mu narzucać swój ogląd, że ja uważam, że ty powinieneś w tym czasie odczuwać to i to, powinieneś być taki i taki, albo w takim miejscu swojego życia. Otóż uwaga, kochani. Po pierwsze, ktoś może zupełnie inaczej być w tej sytuacji, niż ty myślisz. Na przykład, może być, będąc 30-letnią piękną kobietą, niezamężną, może być cholernie i potwornie szczęśliwy. Cholernie i potwornie szczęśliwa. Taka właśnie jest ta moja przyjaciółka. I kiedy słyszę słowa, że ona taka piękna, ciągle sama, co to w ogóle ma znaczyć, kochani? Co to za zdanie jest? A nawet gdyby było inaczej, gdyby była osoba, która rzeczywiście jest bardzo zdewastowana tym, że jest sama, takie mówienie również jest bez sensu. Kochani, takie rozmowy można tylko przeprowadzać z kimś, kogo się naprawdę dobrze zna, mało tego, gdzie ten ktoś sam otwiera się na taką rozmowę, na przykład mówi, że jest mu z tym bardzo ciężko, że chce, żeby z nim o tym porozmawiać, żeby w to wejść. Wtedy jasne.
Ale kochani, trzeba porzucić te wszystkie tego rodzaju stereotypy, wszystkie tego rodzaju założenia, takie odgórne normy społeczne, które mamy. Nie, kochani. Ludzie są zbyt różnorodni, zbyt piękni w swojej różnorodności. Ich ścieżki są zbyt, jakby każda jest indywidualna. I posługiwanie się tego typu zdaniami może kogoś bardzo krzywdzić. A nawet jeżeli nie, to po prostu strasznie irytować. No i pomyślcie, jak was takie różne zdania irytują, nie? Kiedy ktoś na was patrzy, bo mówicie o jakichś faktach ze swojego życia, tak? Mówicie, że pracujesz tu i tu. I ktoś już ma jakieś zdanie wyrobione na to, gdzie ty pracujesz, tak? Że zajmujesz się tym i tym. I ktoś już mówi, na przykład, mam mnóstwo znajomych, którzy jeżdżą na motocyklach, tak? I zauważyłem to po prostu już miliony razy. Jak ktoś o tym opowiada, to zazwyczaj pierwsze zdanie bardzo wielu osób, nie wszystkich oczywiście, ale bardzo wielu, to jest, ale to jest takie niebezpieczne przecież. I uwaga, czy to prawda, że to może być niebezpieczne? No może. Ale dlaczego zakładać, że od razu w wypadku tego człowieka tak jest? Kochani, wszystkie takie prezałożenia, wszystkie takie z góry nałożone zasady, takie z góry przyjęte normy są krzywdzące. To nie jest spotkanie z drugim człowiekiem wtedy, tylko spotkanie z moim oglądem, jaki on mógłby być. To jest absolutny brak miłości. Kochani, może już tyle, bo tu mi się drą cały czas ci, którzy słuchają rosyjskiego disco. Pomyślcie o tym, czy wy tak komuś nie robicie, czy wy tak się nie zachowujecie względem kogoś, a jeżeli też was to dotyka, bo ktoś wam tak mówi, nie przejmujcie się tym. Bądźcie sobą, miejcie te swoje jakby szczęścia, które macie, nie dajcie sobie tych szczęść zabrać przez czyjeś gadanie. Bo to jest gadanie absolutnie nieuprawnione. Moi drodzy, na dzisiaj tyle. Proszę was, bardzo was proszę, pomyślcie o tym. Moi drodzy, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo wam dziękuję za kolejne vlogowe bycie. Zostawiam was, jak mam nadzieję, w jak najlepszym stanie i mam nadzieję, że macie się dobrze. A jeżeli nie, to bardzo się modlę i bardzo wam błogosławię, żebyście mieli się dobrze. Ściskam was, bardzo wam macham, bardzo was błogosławię i do zobaczenia w następnym jakimś spotkaniu. Z Bogiem, pa!